Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Na Trasie. Nazywam się Marek Dobrowski, zapraszam do siebie. Zapraszam, drugie piętro. Czasu jest coraz mniej, bo zawody za 3 tygodnie, także w tej chwili bilard już stoi bezużyteczny. Jak Państwo widzicie, jest to pokój dzienny, gdzie generalnie przyjmujemy gości. Tutaj spędzamy czas oglądając telewizję, filmy. Generalnie urzędujemy tu tylko praktycznie nocą, bo w tej chwili to nasz dzień wydłużył się, także praktycznie wieczór to jeszcze jest praca, trening. Generalnie tutaj siedzimy do 24, czasami dłużej. No i może przejdziemy teraz do kuchni, to coś ugotuję, bo zgłodniałem po treningu. Czasami korzystam również z sauny, którą posiadamy w mieszkaniu, ale to jest praktycznie sezon jesienno-zimowy, po treningu bardzo dobrze regeneruje mięśnie, także w tej chwili na razie nie korzystamy, ale po sezonie jak najbardziej polecam. W tej chwili znajdujemy się w jadalni, gdzie spożywamy codziennie tutaj posiłki. Przyjmujemy również gości, częstujemy ich naszymi produktami, które no, są zdrowe, które propagujemy. Zachowujemy przez cały rok taki zdrowy styl życia. Staramy się dbać o to, co jemy, jak jemy. Jesteśmy do centrum zarządzania. Znajdujemy się w kuchni. Dzisiaj przyrządzę posiłek składający się z piersi z indyka z grilla. Będzie również ryż, będzie fasolka zielona i sos pomidorowy, który sam doprawię, przyrządzę. Kupuję taki mus. Jest to naturalne, zmiksowane pomidory bez żadnych dodatków. Także zapraszam, zaczynam gotować. W lodówce mam przygotowane już piersi z grilla, które są już wcześniej ugrillowane. Mam również fasolkę zieloną, którą nie za dużo, ale pół szklaneczki, pół dodaję. Będę potrzebował jeszcze słodzik. Czyli tak, mamy piersi, mamy fasolkę, mamy słodzik, mamy przecier z pomidorów. Ryż w tej chwili już mi się gotuje. Odważam sobie piersi ugrillowane. Ja muszę ich mieć w tej chwili 180 gram ugrillowanych, czyli surowych 250 gram. Czyli dokładam jeszcze trochę mogę zjeść, bardzo proszę, 160 jeszcze. No, równo 180 gram. Kroję je w kosteczki, żeby było to lepiej do podgrzania i żeby było łatwiej do jedzenia. Jest to może posiłek taki bardziej standardowy, no ale przed zawodami 3 tygodnie to ja już takie jakieś wymyślne dania mam z głowy. Muszę po prostu korzystać z tego, co Radek Słodkiewicz, którego pozdrawiam, ułożył mi zresztą rozpiskę, mam, jak Państwo widzicie, na lodówce, co mogę jeść, ile mogę jeść. Chciałbym również podziękować
Radkowi, bo naprawdę ułożył mi i dietę, i całą suplementację, włącznie z witaminami, z minerałami. Nigdy w życiu nie miałem tak ułożonej diety. Teraz podgrzewam tę pierś na patelni. W międzyczasie przyrządzę sobie mój sos pomidorowy. Wkładam sobie dwa słodziki do smaku. Słodyczy w tej chwili brakuje, także słodzik się przyda. Używam również soli morskiej. Zalewam wrzątkiem, żeby się słodzik rozpuścił. Dodaję sól. I przeciek pomidorowy. Powtarzam, że to są naprawdę zmielone pomidory. To nie jest żaden taki przeciek wyprawiany. Teraz wszystko to wymieszam. Posmakuję. Pyszne. Sam przecier jest mdły strasznie, dlatego dodając ten słodzik i tą sól uzyskuje się taki smak bardziej ostry. Ryż mamy już ugotowany. Możemy go odstawić. Też są podgrzane. No są grillowane, także wystarczy je podgrzać. Do tego dodaję dosłownie trochę fasolki do urozmaicenia. Wszystko to lekko przypiekam. Odcedzę sobie ryż, żeby już wody się pozbyć. Dzisiaj zamiast oleju dodam sobie trochę orzechów. Jest to 10 gram oleju, czyli mogę 20 gram orzechu sobie odmierzyć, czyli 20 gram. Jest 20. Nie ma tego za dużo, ale musi wystarczyć. Teraz do tych piersi dodaję mój sos. Zmniejszę trochę ogień. Wszystko to dokładnie wymieszać można. W sumie wygląda apetycznie. Teraz wykładamy ryż na talerz. Wkładamy trochę migdałów. No i wszystko to zalewamy indykiem w sosie pomidorowym.
I tak gotowe danie można smacznie i zdrowo zjeść. Chciałem teraz Wam powiedzieć trochę na temat mojej historii związaną z kulturystyką, od kiedy trenuję. Generalnie zajmuję się tym już 30 lat. Będą to moje w tej chwili pierwsze zawody, dlatego stres dopadał mnie co chwilę. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Kulturystyką zajęłem się dlatego, że wcześniej uprawiałem karate. Kontuzja łękotki wykluczyła mnie z tego sportu. Później przez 2 lata po kontuzji nie zajmowałem się w ogóle żadnym sportem. No i postanowiłem uprawiać ćwiczenia siłowe. Robiłem to w własnym zakresie. Uczyłem się na swoich błędach. Później po latach trafiłem na okładkę Ogólnopolskiej Gazety Men's Health, co jak gdyby zmobilizowało mnie do jeszcze bardziej i intensywnej pracy nad swoim ciałem. W końcu trafiłem pod skrzydła Radka Słodkiewicza, który w tej chwili przygotowuje mnie do tych zawodów pod kątem i żywienia, suplementacji, również układa mi trening siłowy. Zostało mi 3 tygodnie, także okres w tej chwili jest ciężki. Poza tym praca zawodowa, która również absorbuje mój czas, energię, ale niestety pracować trzeba. Mam sporą firmę, także jest przy czym chodzić, co robić. Treningi mam w tej chwili 5 razy w tygodniu. Praktycznie w tej chwili serie są już łączone. 6 razy w tygodniu kręcę aeroby po 45 minut. Co tam jeszcze? Dieta zmienia się jak gdyby z tygodnia na tydzień. Nie ukrywam, że jest mi ciężko, ale będę walczył dalej. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Chciałbym jeszcze raz podziękować Sławkowi, Radkowi Słodkiewiczowi, dlatego że bardzo dużo mi pomógł, Michałowi Karolskiemu, który również mi wspiera. Ostatnio nawet papa mi pomaga, także mam nadzieję, że jakoś wszyscy razem i przy okazji przy mojej zasłudze będzie jakiś rezultat w postaci chociaż dostania się do finału. Za 3 tygodnie startuję w Mistrzostwach Europy Weteranów w kategorii do 1,80 m. Zawody odbywają się od 18 do 20 czerwca. No tyle na razie. Spotkamy się, mam nadzieję, za 3 tygodnie. Pozdrawiam. Cześć.